Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Nefardz, to jest kolejny poradnik do Guild Wars 2. Jest to poradnik do PvP kolejnego, jednak jest to bardziej zabawa niż jakieś PvP, a mianowicie to jest Keg Brawl, która jest taką jakby minigierką, że dwie drużyny muszą rzucać beczkami, aby dojść właśnie tutaj do tej bramki, czyli do tego kolekcjonera beczek. Jak nie wiem, czy powiedziałem, że jest z nami Wężu. No nie, witam. Z tej strony Ice Snake. Pod nickiem Blue Drain. I Vena, tylko że chyba się nie odzywa. Halo. Cześć, cześć, podsłuchuję was chłopaki, co robicie. No, jest też Vena. A więc no i... tak, na mapie, to jest na mapie Hylbrak, to jest miasto Nornów. Mniej więcej w tym miejscu. Czyli tutaj jest Waypoint, Hero Compass, Waypoint i możecie sobie od razu przejść. To się dzieje tu na jeziorze. I jak widzicie, w tle tam już gracze się pojedynkują. I za chwilę dołączymy do nich i też spróbujemy coś powalczyć. Tak, to może najpierw dołączamy u tego pana, tego Norna. I'm ready. Aha, kliknąłem od razu to, że jestem gotowy. To Wężu, ten kliknij to pierwsze i jeszcze. Dobra, też już skoczyłem. Oby nas do tej samej drużyny rzuciło. Tak, bo druga opcja to jest to, żeby sobie przetestować skille na tamtych botach, którzy biegają. Tak, tak zwane nasucho. My już jesteśmy. A widzę, że nie jestem z Nefarem. Tak, tutaj widzę, że już mi wyrzucili skrzynkę. Boże, nie skrzynkę, tylko beczkę. Skille są różne przy tym, jak mamy beczkę i różne ogólnie przy... jak po prostu jesteśmy bez beczki. I co jest, co musimy robić, no to oczywiście dobiegać z beczką do tego pana. Znowu jestem przeciwko Nefarowi, przedtem mi w ogóle nie poszło. To jest fajne tu, że każdy ma te same skill. Oczywiście uniki, wężu. Uniki tutaj działają. Pod V oczywiście. Aby komuś zabrać beczkę, no to trzeba go za pomocą drugiego skilla uderzyć. I tak samo chyba pierwszy skill, jak macie beczkę, jest to, żeby po prostu wyrzucić ją. Czyli takie jakby podanie. Przed chwilą właśnie tutaj ten czar zrobił to. Jest tutaj możliwość sprintu. Jeśli ma się beczkę, skille się zmieniają, jak na farmu. Jak chcecie wykastować dwójkę, to najlepiej być przy przeciwniku, biec za nim, żeby po prostu jak największy, najlepszy efekt był tego. Mi się właśnie strony pomyliły, biegłem. Ale są punkty całe szczęście. Jak widzimy, przegrałem. Haha, super. Weźmy się szybko, zaprośmy. Na jakąś kropkę na drużynie. Tak samo jak jest tutaj w PvP, tutaj też mamy możliwość po tym, jak się ukaże już lista wyników, grania dalej, tylko że już się punkty sobie nie liczą. Właśnie nie da się opuścić tej drużyny. Ty spróbuj do mnie teraz. A, zobaczymy za chwilę. Może nas wrzuci, bo to losowo. A graczy nie jest dużo z tego, co zauważyłem. Jest na tej grze dopiero drugi raz, Wężu już ma większe doświadczenie. O, jesteśmy super. Za chwileczkę się zacznie gra. O, fajnie, jesteśmy. No, szybko. Myślę, że to jest jedna z lepszych map PvP i ze względu też na to, że wszyscy są równi i się fajnie walczy przez to. Jeszcze jest właśnie to, że nie ma takiego czegoś, że po prostu zabieranie życia, tylko... No co, tak jakby mecz rozgrywać. Tak, takiej piłki nożnej albo futbolu amerykańskiego. No dokładnie, tylko że w wersji Guild Warsowej. Pod piątką macie takie właśnie, jak widzieliście przed chwilą, takie jakby, nie wiem, stąpnięcie, zrzucenie się.
który odpycha wrogów. Jednak nie wytrąca beczki. Czwóreczka to jest Sprindy Kopniak. A trójka to jest szybki unik. No szybko do beczek teraz. No, bo trochę przegrywamy, co założyłem. No. Ale mi chapsko, pierwszą beczkę ja ci dam. No i właśnie, jak użyłem tutaj skilla tego trzeciego. Uciekaj, Nefar. No jakaś zaś niedograna drużyna. Ja im odbieram beczki, a oni tracą. A pierwszy skill ogólnie to jest uderzenie normalne, który robi tam zawrót głowy na jakiś czas. Okej, okay, biegnij, biegnij. Jak też widzimy, bez beczki się biegnie o wiele wolniej. Tutaj jest unik. Jeszcze tych skilli z beczką nie ogarnąłem, bo nie ma jak tego sprawdzić tak dokładnie. Trzeba kiedyś by na sucho zobaczyć sobie. Gdzie beczka? Ale jest to jedna z lepszych rozgrywek, takich minigier. Mogę ją porównać do tego Halloweenowego, co była zaś wersja podobna do MOBA PvP. A to jest taki pojedynek meczowy. Fajnie jakby coś jeszcze takiego zrobili. Co w sensie, że tutaj nie ma takiego czegoś, że można używać skilli klasowych. No, dzięki temu każdy się czuje równy. Po prostu to jest takie na wyluzowanie się. Tam ktoś przerzucił beczkę nad... Nefar, uciekaj! Próbuję wyrzucić beczkę, kurczę. Właśnie, jak ktoś stoi z przeciwnej drużyny albo z twojej przed tobą, to jest to, że właśnie rzucisz mu beczkę, a nie... temu właśnie... mu chciałeś. O, jeszcze ten nas odrzucił. Jak nie nagrywaliśmy, to nam szło lepiej. No, masakra, 5-0. Ale nie, zawsze tak jest, zawsze. Jak ja włączam nagrywanie, to zazwyczaj najczęściej ginę. To jest ten magiczny przycisk Frapsa, który włącza lamienie. Ja mieszę z tym. Ale wszystko, przejmujesz beczkę, zaraz się traci. No trzeba ogarnąć te skille, ja właśnie też jeszcze nie wiem jak dokładnie. Nie. Jest, wreszcie. Uciekaj, Forest. No, świetnie. Trzeba go stunować. Dobra, wreszcie punkty. Trzeba osłaniać ich. No, dostać dorzuteczkę. Jest, no, nadrabiamy. Wracamy do gry 2-9. Kiedy oni tego narzucali? Wow. To chyba jest 11 beczek do zabrania, żeby wygrać rundę. No, jeszcze piszę, że jedno. I oczywiście dostajecie za ten, za tą gierkę też punkty honoru, punkty glory. Przez co no nie musicie siedzieć na achievement jakiś, tak, achievement się jakiś odblokowuje. Jak widzicie, tutaj wszystko chodzi o to, żeby był teamplay, bo tutaj, jak widzicie, sobie tych dwóch podawało beczki, przez co... Tak, szybko całą odległość... Cześć, jeszcze jedna beczka leży tutaj. A już jest w koniec, to już nam nic nie da. Tak wyskoczyły punkty? Możemy nagrać drugą część jeszcze filmiku, no tam tak, będzie tak. Jeden, drugi glitch. Czyli... to się żegnamy, wrócimy w następnym filmiku.
Okej, okay, witamy was ponownie. Niestety nie wrzuciło nas do tego samego teamu. A już jak próbowaliśmy, no to ogarnęliśmy mniej więcej trochę te skille. Na początku, jak one wyglądają i tak dalej. Mój zawodnik leci do waszej strony. Bardzo fajna drużyna. Jakiegoś samobuja chciał. Samobuja chciał walnąć. Okej, okay. Auto balancing in. Jak widzieliście, tutaj wyskakuje wam też coś tam o autobalansie, czy się zgadzacie, czy nie. No jak widzicie, coś ta Asura jedna, nie wiem czy to jak to zależy, ale on strasznie daleko wyrzuca te beczki. Właśnie nie wiem od czego to zależy. Widzieliście to? Jak próbowałem wrzucić daleko beczkę, to nie tak dobrze się udawało. Może oni z wyskoku, tak? Właśnie z wyskokiem też próbowałem, ale nic. O, jak poleciała ta beka. Nie wiem, możliwe, że to jest potem, po jakimś czasie dopiero... Jak się tutaj dłużej spędzi, to nie wiem, za jakiś achievement, jakiś skill albo coś. No może, bo przecież stara się... On pół mapy wyrzuca. O, my też mamy właśnie jakiegoś samobójca. Ja ci dam, wężu. Udało mi się. Ale to... A nie, no, to prowadzimy. Aś na far przywalił mnie. I z piątki Nefara. Nefar, oddaj po dobroć. Jaki osioł z waszej drużyny? No wziął no właśnie wam piłkę. Widzę, kurczę. Przeciwnej. Report, reportujmy go. Jaka pała, ty, on chyba trzyma z jakimś innym z tej drużyny przeciwnej, znaczy z waszej. To jest Forest. Dobrze, osłaniamy go, Nefar. Muszę go dostarczyć. Zdążę, zdążę. Okej, okay, udało się. Te, gościu się teraz zdziwił, że... I biegnie dalej. No skubany. Ta jedna Asura tutaj stoi cały czas na środku i zbiera beczki. Oh, wow, 13 punktów. Najwięcej z grupy. Świetnie. A mi też dość tak poszło, też pierwszy. O. Ty to już prawdziwy profesjonalista, no. No, profesjonalista. Jak mieliśmy takich pomocników u ciebie... To musiałby się przenieść ten, co na początku od nas też leciał do was. Tak. Musiał się przeteleportować. No to dobra, może wystarczy tej rozgrzewki, my sobie jeszcze tak, z Nefarem sobie pogramy. Pogramy. Nie wiem, może jak ogarniemy trochę, jak będzie Georgette już miał jaki... Bo jeszcze na razie na naszym serwerze go nie ma. To wtedy w trójkę zrobimy sobie drużynę i będziemy. No dokładnie, wymiatać. My sobie jeszcze tutaj pogramy, może jeszcze weźmiemy sobie pana pomieszawera, Shavera. Jeszcze pokażę wam tylko achievementy, ponieważ za to też jest duża ilość i chyba nawet cała zakładka jest. Czy kiedyś tak było? Mi się kiedyś właśnie wydawało, że była za to. Tylko w którym? Czy nie, pewnie PvP może. Jest jakieś keg storet, to będzie to, tak, tak. Activated. No to tak, są. A, no to faktycznie to cała strona tego jest. No to jest faktycznie dużo do zrobienia. Aha, widzisz wężu, tutaj pierwszy achievement jest keg brow skills mastered, czyli że można rozwijać skille, przez co ta Asura przez pół mapy wywala. No to może dlatego. Wyższy level i lepiej mu szło. No dokładnie.
Więc jak zauważyliście, no to tutaj jest też dużo achievementów. Będziecie mieli co robić. To jest też takie fajne PvP. Tak więc żegnamy się. Z tej strony był Nefarius i iSnake. I do następnego filmiku.